świat dzisiejszy. Przed II wojną światową żyło w Polsce ponad 3 miliony Żydów. Tworzyli oni tutaj drugą co do wielkości diasporę na świecie, wielkie centrum religii, kultury i nauki w samej Warszawie. Tu jest modlitwa, proszę Państwa, modlimy się teraz. W samej Warszawie wspólnota żydowska sięgała 370 tysięcy, to stanowiło 30% wszystkich mieszkańców stolicy. To tak jak w Białymstoku prawosławnych, a tutaj prawosławnych nie ma. No dobrze, proszę Państwa, idźmy dalej, co my tu mamy. Piękne te budynki. Dzisiaj mamy, proszę Państwa, piątek i może w piątek coś ciekawego. Także proszę Państwa, 17:30. W hotelu Bridgestone koncert Wajni. Także to, co na dzisiaj, to co na... Co mamy, to się szykuje. I koncert, i wszystko się szykuje, proszę Państwa. I kwiaty idą na wernisach. Także proszę Państwa, proszę czekać. Lody dla odmłody. Proszę Państwa. Tutaj to, co żeśmy już tu byli, proszę Państwa. Proszę to żydowskie. A tutaj, tu jakiś kąt. Też kąt. To jest jeden z najsłynniejszych filmów, jakie wtedy się ukazał, jeden z moich najbardziej ulubionych. Ja niestety dysponuję tylko kopiami 6, bo tyle nasza telewizja nadała. Przedstawię Państwu tylko 4, bo myślę, że akurat te fragmenty będą najciekawsze. I tutaj już poznaliśmy gwiazdę naszego popołudnia, czyli Molly Picon. Ja będę o niej jeszcze opowiadać, bo uważam, że jest to chyba najradośniejsza osoba, jaka się pojawiła w filmie Idisz. I myślę, że Państwo ją bardzo dobrze znacie, a za chwilę przypomnę skąd.